Podczas naszej wizyty w Redlicach woda w kranach mieszkańców już była, ale przez kilka ostatnich dni były one suche. Gdy pojawiają się media, woda wraca jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przyznają mieszkańcy. Ostatnio zabrakło jej w sobotnie popołudnie. Z relacji mieszkańców wynika, że awarie zdarzają się tutaj regularnie od wielu lat i problemu nadal nie udało się rozwiązać. Sieć jest tak skonstruowana, że ta woda praktycznie dociera tutaj na sam koniec sieci. Przy częstym dużym rozbiorze w gminie, w tych wszystkich miejscowościach, tych miejscowości jest około, z tego co pamiętam, 9 po drodze. Kiedy jest rozbiór wody, po prostu w naszej miejscowości często wieczorami lub też w godzinach popołudniowych brakuje wody. Redlice zamieszkuje około 40 rodzin. W sumie jest ponad 200 mieszkańców. Wielu z nich pracuje obecnie przy żniwach, inni potrzebują wody do codziennych prac. Wiele gospodarstw ma i ogrody, i pola, które sobie podlewają, i dzieci, i mężczyźni wracają z pracy, tak, z pola, i każdy chciałby się umyć. Rzeczy podstawowe, które każdy wykonuje codziennie, są po prostu niemożliwe. Mamy powiedzmy beczkowóz 3 razy dziennie dostarczany, tak, ale są starsze osoby, są małe dzieci, które nie są w stanie przynieść tej wody. I tyle, ile jeszcze możemy zaopatrzyć, tyle się zaopatrujemy. Mieszkańcy mają dość tej sytuacji. W ubiegłym roku po spotkaniu z władzami obiecano im kolejny raz rozwiązanie. Jest nim dodatkowe ujęcie od strony Wielowsi, ale do tej pory kończyło się tylko na planach. To nie jest pierwsza awaria. Te awarie się odbywają dokładnie gdzieś od 10 lat. Jest to problem cały czas na bieżąco. Była ostatnio telewizja, no to jakiś czas był spokój. Teraz się znowu zaczynają problemy i się będą zaczynały dalej, bo będą napełniać baseny w Ścinawie i my dalej nie będziemy mieli tej wody. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej, aby wyjaśnić przyczyny całej sytuacji. Każdy problem z wodą jest ich zdaniem rozwiązywany jak najszybciej, a w czasie awarii podstawiane są beczkowozy. W ostatnim czasie te awarie, które występowały, związane były z prowadzonymi pracami w zakresie modernizacji sieci na terenie miasta oraz tutaj budowy kanalizacji sanitarnej na aglomeracji gminy Ścinawa. No i w wyniku tych prac dochodziło często do uszkodzeń w przypadku kolizji rurociągów ściekowych z wodnymi. I w przypadku tych uszkodzeń, w związku z tym, że mamy zasilanie tutaj na razie na jednej nitce, to w przypadku uszkodzeń po prostu ciśnienie na sieci spadało. Według zapewnień tym razem problem zostanie rozwiązany. Obecnie ogłoszony został przetarg, w którym jest uwzględnione częściowo, jedną z części tego przetargu jest wykonanie systemu uzdatniania na hydroforni w Wielowsi, tutaj w najbliższym ujęciu, który pozwoli rozwiązać ten problem z wodą, bo tak musimy tą wodę dostarczać aż praktycznie ze Ścinawy. Natomiast tutaj, jeżeli uda nam się to uruchomić w sposób bezpieczny, to znaczy tam był problem z azotanami, z okresowo występującym podwyższonymi parametrami azotenów, które są niebezpieczne. Woda z ujęcia z Wielowsi powinna popłynąć do mieszkańców w ciągu najbliższych kilku miesięcy. 2 ujęcia mają poprawić sytuację w kranach mieszkańców Redlic.